Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w ramach tarczy antykryzysowej związanej z trwającym stanem epidemii realizuje dwie formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców. Pierwsza to pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy w wysokości 5000 zł. Wcześniej ogłosiliśmy nabór wniosków i bezterminowo, to znaczy nie ograniczaliśmy zgodnie z zaleceniami ministerstwa, nie ograniczaliśmy terminu przyjmowania tych wniosków. Na dzień dzisiejszy wniosków mamy około 3000. Można powiedzieć, że sypią się lawinowo. Druga forma pomocy oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy to refundacja części kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Jest ich kilkaset. Wpływa coraz więcej, może dlatego, że później ogłosiliśmy nabór i, że tak powiem, przedsiębiorcy się dopiero rozkręcają. W przypadku zwolnień grupowych, jak mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Józef Bakuła, trzy firmy zapowiedziały takie zwolnienia. Firma z Radomia, 35 osób, firma z Warszawy, dwie osoby pracujące w Radomiu i firma z Gdańska, trzy osoby pracujące w naszym mieście.